Witam serdecznie w bloku pod tytułem Sport w Armii. Razem z nami są starszy sierżant Artur Pelo z 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, czterokrotny zwycięzca setki komandosa i zdobywca Buzdygana. Starszy szeregowy Anna Szyszka z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, lekkoatletka, oraz starszy szeregowy Sylwester Miller, również z 1 Warszawskiej, który zajmuje się sportami walki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witamy. Sprawność fizyczna w wojsku to podstawa. W Waszym przypadku mówimy o sprawności ponadprzeciętnej. Proszę mi powiedzieć, czym na co dzień zajmujecie się? Mówimy tu o tym aspekcie sportowym. Moje stanowisko to technik baterii w dywizjonie przeciwlotniczym. Na co dzień też zajmuję dodatkowo lekką atletyką, szczególnie biegi w umundurowaniu z obciążeniem. No to brzmi nieźle. A pani? Ja pełnię służbę na batalionie logistycznym, jestem radiotelefonistą oraz jestem oddelegowana jako instruktor na halę sportową i prowadzę zajęcia sportowe. Służę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej na 2 Batalionie Czołgów jako ładowniczy czołgu Leopard 2A5. Na co dzień jestem oddelegowany na halę sportową, tak samo jak koleżanka, i jestem instruktorem sportu walki u nas na jednostce. Jesteście bardzo skromni, bo chciałbym jeszcze usłyszeć troszeczkę o Waszych osiągnięciach sportowych. No to tak, już Pan wspomniał, czterokrotny zwycięzca setki komandosa, zwycięzca morskiego biegu komandosa, maratonu komandosa, Formozy Challenge, Grom Challenge i jeszcze nawet 7 żołnierz Wojskowych Mistrzostw Świata z 2002 roku, srebrny medalista w drużynie z Wojskowych Mistrzostw Świata z 2018 roku, zwycięzca maratonu warszawskiego z 2003 roku. No, piękne osiągnięcia. Ja jestem wicemistrzynią w mistrzostwach, Wojskowych Mistrzostwach Świata w biegach górskich. Też miałam tam 3 miejsce rok wcześniej. Jestem mistrzynią Polski w biegach górskich z 2020 roku. Wicemistrzynią Polski w półmaratonie, wicemistrzynią Polski w maratonie. No i ogólnie tak biegam na różnych zawodach, zajmuję miejsca gdzieś tam pierwsze, drugie, trzecie, więc gdzieś tam zawsze w czołówce. No, całkiem niezły rozbieg. Jeżeli chodzi o wojsko, tutaj o armię, to jestem 3-krotnym mistrzem Polski służb mundurowych w MMA, kilkukrotnym medalistą mistrzostw Polski Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie. Mój rekord zawodowy to jest 10 zwycięstw, 4 porażki i jestem zawodnikiem Armii Fight Night. Ja tutaj od razu Pana zapytam, czy bycie w armii w jakiś sposób pomaga, ułatwia rozwijanie tej kariery sportowej? Na pewno tak, ponieważ mamy jakieś tam bezpieczeństwo finansowe, tak, zabezpieczenie finansowe, to raz. Dwa, mamy pomoc tutaj naszych przełożonych, możemy skupić się też na swoim sporcie. I armia w tym względzie, jeżeli chodzi o mnie, tak, bardzo mi pomaga i tak naprawdę dzięki armii, dzięki Wojsku Polskim jestem w tym miejscu swojej kariery sportowej, w którym jestem. Ale tutaj, panie sierżancie, też te wasze umiejętności sportowe, te osiągnięcia i ten hart sportowy jest też przerzucany do wojska i wykorzystywany, ale w takim bardzo pozytywnym, w pozytywny sposób. Chodzi mi tutaj między innymi o te spotkania na hali. No pewnie, że tak, bo też jesteśmy, że tak powiem, jesteśmy inspiracją też dla pozostałych żołnierzy. Ale też jak startujemy w różnych zawodach służb mundurowych, to też gdzieś tam te nasze nazwiska padają. A zresztą w Wojsku Polskim no, jest możliwość kontynuacji kariery wojskowej. Jeśli ktoś jest młodym zawodnikiem i chciałby kontynuować karierę zawodniczą, to wojsko spełnia te wymagania, bo też są wojskowe zespoły sportowe. Także jeśli panie, panowie jesteście sportowcami i wchodzicie już w dorosłe życie i za bardzo, że tak powiem, nie ma tego pomysłu na zabezpieczenie finansowe, to proponuję bardzo wstąpienie do wojska i kontynuowanie tej kariery, tak jak tutaj
są sportowcy z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, oni jeszcze mogą dużo, że tak powiem, nabiegać, powalczyć. Ja już z racji wieku, no to już tak, że chylę się po równi pochyłej w dół, ale jeszcze gdzieś tam, jeszcze powiem tak, jeszcze w tych biegach takich ultra, oczywiście z obciążeniem, tak, czy tam w mundurze, jeszcze daję radę, na razie udaje się wygrywać, ale jak najbardziej myślę, że tutaj zgodzą się ze mną moi współmówcy, że niech młodzi ludzie wstępują, bo warto skorzystać z tego, przełożeni są na tak, Wojsko Polskie jest na tak, Ministerstwo Obrony Narodowej jest na tak, co zresztą widać po ostatnich igrzyskach wojskowych w Wuhan i też tutaj po igrzyskach w Tokio. Także medalistów mamy troszeczkę i armia daje naprawdę bardzo duże możliwości, żeby się rozwijać. Także jak coś, to bardzo proponuję, też kiedyś byłem w zespole sportowym w Zawiszy, w Wojskowym Klubie Zawisza Bydgoszcz, tak, także bardzo, bardzo polecam. Zapraszam z najszczerszych, że tak powiem, no. Z głębi serca chęci, płynące zaproszenia od sierżanta Pelo do młodych ludzi, w tym również do sportowców. Proszę mi powiedzieć, czy swoje umiejętności sportowe wykorzystujecie, albo inaczej, może wykorzystujecie, to wiadomo, w jaki sposób je wykorzystujecie, swoje umiejętności sportowe w codziennej służbie? Ojej, to jest trudne pytanie. Przede wszystkim na przykład mi pomaga w tym, że jestem bardziej zorganizowana. Wiem o tym, że muszę wypełnić swoje obowiązki służbowe, ale też chciałabym zrobić trening, więc muszę gdzieś tam stanąć na wysokości zadania, uporządkować ten sobie dzień, że organizuję sobie go lepiej. Więc no nie wiem, no dużo mi to pomaga. A sportowiec tutaj, że tak powiem, z maty też ma takie podejście, że wszystko jest poukładane? Tak, jeżeli chodzi o mnie, to musi być poukładane, podopinane wszystko na 100%. Jeżeli wiem, że mam walkę, to wszystko podporządkowuję pod walkę. Jest to okres około 12 tygodni i wszystko musi być podopinane, ale też to uczy dużej pokory, ponieważ jeżeli ktoś tego wcześniej nie miał, jeżeli mówimy tutaj o zapleczu wojskowym, tak, no, i dochodził do czegoś sam, nie wywodzi się z jakiejś bogatej rodziny, tak, to bardzo to, przynajmniej ja to doceniam, jak mnie wojsko mi pomaga i staram się z tego korzystać tyle, ile mogę i myślę, że ja korzystam i tak samo moja jednostka, ponieważ jako instruktor tutaj też mogę przekazywać swoją wiedzę innym żołnierzom, i którzy później mogą to wykorzystać na polu walki, tak? To jest właśnie ta wartość dodana, prawda? To działa też w tą drugą stronę, że wy te swoje umiejętności i tą wiedzę sportową możecie przełożyć właśnie w koszarach po prostu. Dodać, bo ogólnie jest to dla nas taka motywacja, że my robimy coś dodatkowo, czyli coś więcej niż nasza zwykła służba. Nasi przełożeni to też doceniają, widzą i dla nas też to taka motywacja, że jednak chcemy się wykazać, że damy z siebie powiedzmy nie 100%, a 200%, a też jest miło, gdy przychodzą do nas żołnierze i pytają się, co mam zrobić, żeby być lepszy na te 3 kilometry, jak ma biegać, jak poprawić technikę. Tutaj jeśli ktoś chce ze sportu walki, to wiadomo, do kolegi przyjdzie, popyta się, jak zrobić to, jak zrobić tamto. To jest bardzo fajne i takie no, też motywujące. Dodaje takich skrzydeł nam gdzieś tam w pracy. Ale żeby zacząć myśleć o sporcie, to trzeba znać swój stan zdrowia. To jest bardzo istotne, prawda? Przede wszystkim właśnie, panie, panowie, zanim zaczniecie uprawiać jakikolwiek sport, przebadajcie się, naprawdę. Zróbcie EKG, echo serca, stawy, tam przebadajcie, no nie wiem, układ ruchowy, tak, cały aparat ruchowy, czy nie ma jakiejś ukrytej wady, bo naprawdę przez nawet sport można do kalectwa, nawet przez amatorski sport, dlatego nawet no, zdarzają się przypadki, szczególnie w biegach długich, czyli maratony, półmaratony, czy biegi ultra, no zdarzają się przypadki śmiertelne, gdzie
zawodnicy amatorscy próbują za wszelką cenę ukończyć dany dystans. Fajnie, że walczą do końca, ale to nie może być kosztem zdrowia i własnego życia. Dlatego proponuję, przebadajcie się i wtedy dopiero zaczynajcie mieć coś wspólnego ze sportem. Ja życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście nie mieli żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań, tak? Bo sport to zdrowie. Zresztą kiedyś takie było popularne hasło, nawet program. Przed zawałem uciekaj na własnych nogach. Jeśli będziemy sprawni, tak, to ta służba też nie będzie dla nas problemem, tak? Bo będziemy mniej narażeni na kontuzje, mniej będziemy jakichś tam mieli chorób krążeniowo-oddechowym. Tu też przede wszystkim też dbajmy o to zdrowie, o to odżywianie, tak? To też jest bardzo ważne, odżywianie, tak? Wiadomo, raz na jakiś czas gdzieś tam się zdarzy, że zjemy tego hamburgera czy coś, ale to nie może nam zastąpić zdrowych posiłków. A jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo mając tak znakomitych gości, no z pewnością wiele osób zastanawia się, jak w waszym przypadku zaczęła się ta przygoda ze sportem? No, w moim przypadku to był, że tak powiem, no, upadek poprzedniego systemu, czyli 89 rok byłem bardzo słaby, nawet przegrywałem z dziewczynami. Ale poszedłem do czwartej klasy podstawówki, pierwszy sprawdzian na 1000 metrów, pierwsze miejsce. No wtedy jeszcze obchodziliśmy Dzień Zwycięstwa 9 maja. Z okazji tego święta były tak zwane biegi zwycięstwa i to był mój pierwszy sukces, pierwsze miejsce. I od tego zaczęło się moje bieganie poprzez szkołę podstawową, zawodową, poprzez wojsko i tak jak dzisiaj dalej też kontynuuję to, nawet jak już tam mam te troszeczkę tam 10 lat, to nawet jak człowiek się denerwuje, jak jest ta kontuzja, tak, ale no chce szybko wrócić, tak, no ale to czasami trzeba swoje gdzieś tam podleczyć, odczekać, także no tak się moja kariera ta sportowa zaczęła od pierwszych zawodów 9 maja. A jak było w pani przypadku? Roku. Moja kariera sportowa, przygoda ze sportem, może tak nazwijmy to, zaczęła się w czwartej klasie podstawówki, gdy wystartowałam na pierwszych zawodach po prostu szkolnych. Chyba wtedy wygrałam albo byłam druga. Wiadomo, później był awans na jakieś tam biegi regionalne, to chyba kiedyś tak było, później wojewódzkie, później jakieś są ogólnopolskie i gdzieś tam jak się coś zdobywało, to taka jest radość dla dziecka, fajnie, dostałam medal, puchar, jest super i gdzieś tam byłam zachęcana. Później poszłam do liceum, do szkoły oddalonej od domu gdzieś tam, żeby zacząć trenować, a to była taka bardziej zabawa z trenowaniem. Spodobało mi się bardzo i gdzieś tam zostałam już na stałe w sporcie. A jak jest na macie? W moim przypadku zaczęło się od dziecka, w sumie zawsze byłem związany ze sportem. Zaczęło się od piłki nożnej, później miałem ciężką kontuzję, zerwałem więzadła. Została mi tylko siłownia mi się szybko znudziła, musiałem jakiś zastrzyk jakiejś adrenaliny, rywalizacji z innymi osobami, więc udałem się na matę, jakoś to połączyłem i dzisiaj dzięki Bogu jakieś mam zdrowie i kontynuuję swoją przygodę w sportach walki. Na zakończenie, może jeszcze tak szybciutko, króciutko, mamy laureata wśród naszych gości, laureata z roku 2019, laureata nagrody bardzo prestiżowej, Buzdygana. Proszę powiedzieć coś o tym wyróżnieniu. Buzdygan jest to najbardziej prestiżowa nagroda w Wojsku Polskim. Sama nominacja jest ogromnym wyróżnieniem i jak zadzwoniono do mnie z redakcji Polski Zbrojnej, że zostałem wyznaczony do Buzdygana internautów, no to już byłem w niebie. Ale za co? Za sport, za całokształt, za szkolenie żołnierzy, miałem też epizod z czynem bohaterskim, za którym zostałem wyróżniony w tamtym roku przez ministra obrony narodowej. Także to wszystko się złożyło na tam nagrodę Buzdygana. Bardzo się cieszę, że wygrałem. Chciałem jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim internautom,
którzy głosowali nie tylko na mnie, ale też na pozostałych kandydatów, którzy ze mną rywalizowali o tą statuetkę. No Buzdyga, no to jest najwyższe wyróżnienie, tak zwany, mogę powiedzieć śmiało, wojskowy Oscar. No, Oscara w cywilu można dostać kilkakrotnie, a tą nagrodę tylko raz w życiu. I to nie tylko żołnierze, ale ludzie związani z wojskiem, z Ministerstwem Obrony Narodowej, tak, różnego rodzaju fundacje, firmy. Także ja dostąpiłem tego zaszczytu i czuję na dzień dzisiejszy to czuję się spełniony, bo zostałem wyróżniony najwyższą nagrodę przez internautów. Dziękuję, że internauci mi zaufali. Staram się robić to, co dalej robię, na jeszcze wyższym poziomie, chociaż z racji już upływających lat po 40, no to ta moja forma, no niestety, no organizmu się nie oszuka i gdzieś tam ona już idzie, ta kondycja po równi, po chyłę i w dół. No ale staram się na co dzień też w obowiązkach służbowych, no i pomagać drugiemu człowiekowi. Panie, panowie, pomagajmy drugiemu człowiekowi, bo to naprawdę przynosi ogromną radość. Tu nie chodzi o jakieś wyróżnienia, bo coś dostanę, tylko po prostu dla własnej satysfakcji, że do kogoś wyciągnęło się tą pomocną dłoń i komuś się pomogło. Naprawdę to jest ogromna satysfakcja. No i też nie tylko ludziom, ale zwierzętom, no i naszemu środowisku. Dbajmy bardzo o tę naszą matkę Ziemię. Gratulujemy serdecznie tej nagrody i dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za to, że mimo tego, że jesteście tak zapracowani, tyle różnych zajęć, znaleźliście czas, żeby z nami chwilę porozmawiać. Z naszej strony życzymy Wam zdrowia i kolejnych sukcesów sportowych. I tyle. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.